Pytanie, które pojawia się często. Czy jest szansa, żeby sterownik zadziałał, kiedy elektrownia jest wpięta pod to samo MPPT, co panele? Tak, oczywiście nie ma problemu z tym, że wówczas musi być równość napięć albo przynajmniej przybliżone. Czyli jeżeli wpinamy 10 paneli po 32 V, mamy 320 V, elektrownia jest na 220, po wyprostowaniu daje 320 i ta elektrownia dobrze współdziała. Z tym, że dobrze mieć zapas około kW, żeby inwerter miał większą moc niż maksymalna moc, czyli albo wiatrak, jeżeli jest większej mocy, albo fotopanele są większej mocy, żeby został ten zapas 10 kW. Bo przeważnie jest tak, jak bardzo dobrze wieje, to panele prawie nic nie dają. Z kolei jak jest piękne słoneczko, to nie widziałem takich wichur, no dobra, żeby... czyli powiedzmy mamy małą instalację, 4 kW tak. Paneli, mamy 5-kilowatowy inwerter, i no bo, najczęściej są chyba 5-kilowatowe, tak, do tego dokładamy, nie? I do tego dokładamy 2-kilowatową elektrownię. Śmiało to chodzi. Tak? Śmiało to chodzi, bo panele mają 4 kW, mamy kilowat zapasu. Na pewno ale gwarantuję, i tak będzie że to nie musiał... będzie, że, nie, że elektrownia nie da 4 kW. Poza tym, jeżeli to wszystko da troszkę większą moc, inwerter zacznie troszeczkę cofać napięcie. Znaczy nie cofać napięcie, tylko cofać swoje obciążenie, co skutkuje wzrostem napięcia. Jeżeli lekko pójdzie napięcie do góry, wówczas załączą się grzałki, które tak zabiorą jest. Nadmiar mocy. Więc jeżeli inwerter będzie miał 1 kW zapasu, spokojnie można równolegle to podłączać. Wiatrak do fotopaneli. Dobra, to teraz ja mam pytanie. Jakie informacje potrzebuje pan od potencjalnego klienta, żeby zrobić mu sterownik? Moc i napięcie, które wytwarza wiatrak, moc i napięcie, na którym chodzi inwerter, no i tak samo moc i napięcie, na których pracują fotopanele. Bo wówczas doradzę klientowi, może taki wiatrak, może inny wiatrak. Ludzie dzwonią, się pytają, który wiatrak będzie lepszy, czy na 220, czy na 360. Wszystko zależy od tego, jakie panele włączył. Bo jeżeli ma panele, no to już to narzuca napięcie wiatraka. Napięcie wiatraka. Jeżeli nie ma paneli, no to wówczas panele można dobrać do wiatraka. Także jeżeli inwerter pozwala włączyć 2 MPPT, bo ja rozumiem, że my mamy panele wpięte tylko do jednego MPPT, ale bardzo często jest tak, że jeżeli moc przekracza 2/3 mocy, czyli jeżeli mamy inwerter 5-kilowatowy i wepniemy do niego 4 kW paneli, to już nie możemy podpiąć drugiego MPPT. To już wszystko musi być pod to jedno, bo one są wtedy zrównoleglone w inwerterze. Mhm. Więc to nie jest tak, że my wtedy możemy pod drugie MPPT podpiąć. Dlatego jeżeli masz już fotowoltaikę, to jest już zrobione i teraz tylko planujesz dokładanie do tego elektrowni wiatrowej, to jakie jest napięcie paneli stringu schodzące? Najlepiej typ inwertera, moc inwertera i koniecznie zakres napięć pracy inwertera też. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ludzie dobierają sobie do mocy inwertera moc paneli. Czyli kupił inwerter 5-kilowatowy, kupił panele 5-kilowatowe i nagle mu się inwerter pali. Dlaczego? 5 kW to jest wówczas, kiedy napięcie jest 450 V. Jeżeli kupimy 5 kW, a panele 10 paneli powiedzmy po 500 W, nie? I mamy 320 V z paneli, to generuje dużo większe prądy. Większe prądy niż jest w stanie przyjąć inwerter. Więc proszę czytać dokładnie, bo to się ciężko doczytać, ale można, jaki prąd maksymalny przyjmuje inwerter po stronie DC. Bo mocowo wszystko się zgadza, ale napięcie jest niższe, prąd jest wyższy. No, w tej i chwili szlak to jest wraca. Często 13 amper ograniczenia dla inwertera, więc w tym momencie
my też musimy sprawdzić, czy my się zmieścimy, tak. Nawet gdyby tam tylko 20% słońca było, czyli był taki dzionek, kiedy troszeczkę wieje, słońce jest, no i nam ze 2 kW wykręci elektrownia wiatrowa, a w południe panele dadzą maks. Dobra, to teraz jeszcze jedno pytanie, które zadają wszyscy. A taki, panie Zbyszku, najprostszy sterownik do grzałek, bo oni chcą tylko grzałki. To jest to. To jest to. Czyli to jest to samo. Jeżeli ktoś chce do grzałek większą moc, mogę tu dołożyć tranzystor jeszcze jeden i będzie nie 2 kW, a 4 kW grzałek. Mhm. Także to jest taka najprostsza, najtańsza wersja. Okej, okay, to teraz... To się dobrze sprzedaje, bo to jest tanie. To o co jest problem z Chińczykami, bo oni z kolei nie rozumieją, że w Polsce mało jest momentów, kiedy mamy za dużo energii cieplnej. Czyli mało jest momentów, kiedy my nie możemy zrzucić w grzałki energii, nie? Bo w Chinach z kolei, owszem, zdarza się, że jest wiatr i jest 20 kilka stopni i nie ma co z tym ciepłem zrobić, dlatego oni stosują grzałki powietrzne, za które biorą od nas straszliwe pieniądze, a nam to jest niepotrzebne, bo my chcemy grzać domek. Grzałka nawet latem... powietrzna to jest marnowanie energii. No, w domu trzeba byłoby to grzać, czyli jakiś wentylator trzeba byłoby dostawić jeszcze i tak dalej. Ona raz grzeje, raz nie grzeje. Natomiast grzałka wsadzona w boiler czy w centralne ogrzewanie daje bezpośrednio ciepło. I tam 1 W się nawet nie zmarnuje. A grzałka powietrzna, niech stanie wentylator albo coś tam zasłoni, grzałka powietrzna przy pełnej mocy spali się w ciągu 30 sekund. No, Chińczycy rozwiązują to w ten sposób, że robią te grzałki bardzo nadmiarowo, tylko stosują sekwencję załączania, nie? Że to jest taka wielka szafa, w tak. której tych... no bo grzałka im mniejsza oporność, tym większa moc. Tak. Więc łatwo byłoby dać jedną grzałkę, tylko ona by nam się spaliła jeszcze paląc po drodze. Mieliśmy takich cwaniaków paląc po drodze szczotki w prądnicy, nie? O. Szczotki na obrotnicy. One się boją temperatury. Tak. Więc oni robią tak, że dużo dają tych grzałek powietrznych i te grzałki powietrzne, nie jak u pana Zbyszka, że mają odbierać energię, one mają hamować elektrownię tylko i wyłącznie, więc jest ich za dużo, ale żeby one nie spaliły wszystkiego od razu, to one się załączają tak, I do tego są te chińskie sterowniki w ten sposób zbudowane, że one bardzo rzadko mają PWM. To jest bardzo często sterowanie zatrzaskowe. On off. Że załącza się, jest sekwencja na stałe wpisana. Jedna, druga, trzecia grzałka i jest pierwsza grzałka, równolegle dopina się druga, równolegle dopina się trzecia. Jak równolegle spada opór, moc wzrasta i dzięki temu one się nie palą, ale elektrownia stoi, nie? I mało tego, oni wprowadzają też stałe czasowe, żeby elektrownia nie mogła ruszyć za szybko z powrotem, no bo bardzo często ze względu na straty ciągle są te rzeczy na przekaźnikach, więc robią to tak, żeby ona nie wystartowała przed upływem iluś tam sekund z powrotem, bo też żeby nie ganiała. Nie? Ja robię do tych sterowników dodatkowo też hamulec na triakach. Dlaczego na triakach? Triak jest takim urządzeniem, które strasznie ciężko spalić. To jest najbardziej odporne urządzenie elektroniczne. Żaden tranzystor, żaden tyrystor nie wytrzymuje takich przeciążeń jak triak. I robię takie chytre urządzenie, że triak jest sterowany zupełnie niezależnie od mojego sterowania. Po prostu jak napięcie jest za duże, a nie powinno być, bo tam sterowanie powinno na 460 go zatrzymać. Jeżeli wyskoczy większe, wówczas triak się załącza, on-off, załącza grzałkę dodatkową, która ma mniejszą rezystancję niż te grzałki pracy i wówczas elektrownia jest obciążona na przykład nie 2 kW, a 3 kW i powoli hamuje, aż się zatrzyma. I triak działa tak, że dopóki płynie przez niego jakikolwiek prąd, on się nie wyłączy. Czyli elektrownia absolutnie musi stanąć, żeby znowu ruszyć. Jak stanie na pół sekundy, triak się wyłączy, hamulca już nie ma, elektrownia znowu rusza. I te wszystkie stałe, czasowe i tak dalej, są załatwione takim prostym urządzeniem. Jest. Teraz jeszcze, bo potem będziemy się kłócić. Znaczy,
My nie, ale wy się będziecie kłócić. Słuchaj, ja 100 razy już takie rzeczy widziałem, więc nie mów, że to niemożliwe. Sterownika nie kładziemy tak. Konwekcja polega na tym, że powietrze przepływając tutaj odbiera ciepło z radiatora i ucieka do góry. Także również sterownika nie zamykamy w prześlicznej szafce. Please. Dlaczego on jest w ten sposób zbudowany? Dlaczego ma radiator na zewnątrz? Ano dlatego, że każdy wentylator, każde urządzenie mechaniczne to jest dodatkowy single point of failure. To jest dodatkowa rzecz, która wystarczy, że wentylatorek za 5 zł padnie i sypie się całe urządzenie za kilka tysięcy i to sypie się już wtedy nieźle, bo przegrzewa się wszystko, zanim coś się w końcu spali. Do 10-kilowatowych i do 5-kilowatowych sterowników ja również używam wentylatorka, ale ten wentylatorek bardzo oszczędza, bo tak jak mówi pan Arek, on się może zepsuć. I on się wolniej kręci, tym więcej wykręci, że tak powiem, godzin, więc on pracuje w takiej ciekawej sekwencji pomiaru prądu. Do 4 amper w sterowniku 10-kilowatowym on się w ogóle nie włącza, bo nie trzeba. Bo tu moce są wydzielane nie za duże, spokojnie konwekcja naturalna odbiera te ciepło. Natomiast jak przekroczy te 4 ampery, wentylatorek się włącza, ale tylko tak minimalnie. Pracuje na swoich minimalnych obrotach, które rosną w trakcie wzrostu prądu. Jak prąd dochodzi do 20 amper po stronie DC, wówczas wiatrak zasuwa maksymalnie. Z tą maksymalną pracą on wytrzymuje ileś tam godzin podanych przez producenta, ale nie oszukujmy się, w Polsce maksymalne wiatry, no to będzie tam może 100 godzin, może ciut więcej, czyli tak naprawdę z maksymalną prędkością on będzie pracował 100 godzin, dzięki, a pozostały czas dużo mniej albo w ogóle nie będzie pracował. Dzięki temu ten wiatraczek spokojnie wytrzyma 20-30 lat, a nie tak jak przy maksymalnej prędkości chwilę popracuje i staje. Zresztą Chińczycy w swoich inwerterach też już to samo robią, że wiatraczki po prostu są włączane prądem. Jest większy prąd, włącza się wiatraczek, mniejszy prąd albo w ogóle się wyłącza, albo schodzi na minimalny obrot. Nie wiem, na ile mocno się interesujesz elektrowniami wiatrowymi, bo jak się trochę interesujesz, to zauważyłeś, że te chińskie inwertery, one są ok, ładne plastiki, no bo niestety, mieszkamy w Polsce, nie? Pan Zbyszek i tak musi się męczyć, żeby ktoś mu wyprodukował te obudowy, a w Chinach, wiesz, idziesz i mówisz to, to tak. I to, tutaj mi zmieńcie napisy i jutro mi to podrzucicie na magazyn. Obudowy są przepiękne. Tak. I jutro mi to podrzućcie na magazyn i już. I jakaś zniżka, bo biorę 100 sztuk. Już jest zniżka przy głupich 100 sztukach. Więc długi wstęp. Ile to kosztuje, panie Zbyszku? Ile kosztuje? To kosztuje 600 zł, z hamulcem 650. To kosztuje 1500 zł. 1000 zł kosztuje 5 kW. 3 kW kosztuje 800 zł. Więc ceny... 1500 zł to jest cena do zapłacenia już z VAT-em i cłem w Polsce. No bo wiesz co, potem będziesz, ale na Alibabie mi powiedzieli, że 700 i taki ładny z niebieskim przodem, $700 to niewiele drożej i tak dalej. Tak, jak doliczysz do tego transport i cło, to będzie ale potem drożej. Często właśnie poczta wysyła ci wezwanie do zapłacenia cła. Niezależnie od tego, co kupiłeś, 880 zł standardowo. Jak kupujesz tanio, to ci wychodzi dwa razy drożej. Jak coś kupujesz za 5 tysięcy, no to te 880 zł można przepłakać. Tak. Ale przy tanich rzeczach, no niestety i teraz, cło w tej chwili dobija strasznie. Żeby nie było, czemu ja zależy mi, żebyś posłuchał pana Zbyszka? Dlatego, że widzisz, ja z elektrowniami wiatrowymi walczyłem przez bardzo wiele lat z chińskimi sterownikami i ja nie powiem, że wiesz co, że myśmy mieli jak po lodzie wszystko szło, nie? Natomiast, no bo to też jest tak, że te elektrownie przychodzą różne, o różnych charakterystykach.
ludzie też mają różne inwertery. Wiesz co, zdarzali się klienci, którzy jak im się spalił 48-woltowy akumulator, to zostawiali na 36-woltach. No, różnych ludzi boziama, nie? Natomiast powiem ci, że te sterowniki są na tyle dobrze... Jak to jest? Bo jak coś jest dobrze zaprojektowane, to może być zbudowane prosto, wiesz? Im więcej, bo bardzo mi zależy, żeby tam nie było mikroprocesora w sterowniku, dlatego że to są sterowniki czasu rzeczywistego, czyli nie ma programu, który jak się zawiesi, jak się cokolwiek zdarzy, to koniec działania. Rzeczy robione na elementach dyskretnych są trudniejsze w zaprojektowaniu, trudniejsze w budowie, ale jak je mało tego, bardzo trudne w kustomizacji, nie? W dostosowywaniu do konkretnego klienta, ale działają. Po prostu. Nie zawieszają się. Nie zawieszają się. Działa i już. I wiesz, ja wiem, że dużo łatwiej jest zrobić nawet na Arduino, nawet na czymś. I będzie się komunikowało z telefonem i będzie przysyłało kwiatki żonie na rocznicę ślubu i tak dalej, ale sterownik elektrowni wiatrowej ma sterować elektrownią wiatrową. I to są, widzisz, to jest trochę inaczej niż z panelami, nie? To są duże masy, duże śmigła i ja już miałem klienta, który, zresztą na sterowniku pana Zbyszka, który pod kobyłką zostawił elektrownię w domu budowanym z ekipą budowlaną. Były 3 dni burz i wiatru. Ekipa wyjechała do siebie do Rzeszowa i zostawiła elektrownię, żebyś se nie myślał, podpiętą do bojlera. Tylko że był to bojler zalany tak, żeby zalało grzałkę, stojący na podłodze niepodłączonej do instalacji, stojący na podłodze w piwnicy. I wyobraź sobie, że jak facet w poniedziałek przyjechał, to akumulatory były wystrzelone i bojler wystrzelił. Bojler wystrzelił korek, zagotował. Elektrowni nic. Sterownik, ja to już nawet nie pamiętam, nie będę ci kłamał, czy trzeba było odsyłać do pana Zbyszka, czy nie, ale elektrowni nic nie było, to na pewno. A więc... w tym sterowniku od 3 do 10 kW jest prosty układ, który stopuje. Załącza grzałkę hamującą i elektrownia stoi. Czyli jeden pstryk, spokojnie wyjeżdżasz, elektrownia stoi, nic się nie dzieje. Jest. To mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Jeszcze teraz głupie pytania. Przepraszam. Bo mi się też przypomniało odnośnie procesorów. Procesor świetnie działa na początku. Tak jak komputer. Masz laptopa, pięknie chodzi, po 3, 4, 5 latach zaczyna się cholera zawieszać co drugi dzień. I to samo jest niestety z procesorami. Im starszy, tym częściej się głównie zawiesza. I to jest problem właśnie 5-6 lat urządzenia na procesorze i zaczynają się problemy. Tak. Dlaczego? Bo ja to już tłumaczę co drugi dzień, to pan Zbyszek teraz wytłumaczy. Dlaczego nie robi pan sterowników do wiatraków zbudowanych z prądnicy od generatora spalinowego na przykład? Prawdę mówiąc, nikt do mnie się z tym nie zwracał, ale prądnica od generatora spalinowego jest troszkę źle zaprojektowana. Niestety ona daje piki. Jak wrzucić na oscyloskop napięcie, to nie jest taka ładna, czysta sinusoida, tylko przy przejściu przez zera są takie piki. Jeżeli do takiego zwykłego generatora podłączymy jakiekolwiek urządzenie elektroniczne, bardzo często strzela. Są w tej chwili robione nowe generatory, które mają przetwornice, czyli generator wytwarza napięcie, potem to jest prostowane na prąd stały i potem z przetwornicy wychodzi piękna sinusoida, bez żadnych pików, pięknie pracuje, nic nie spali. Natomiast zwykły generator niestety nadaje się do takich najprostszych urządzeń. Elektronikę niestety bardzo często pali. Nie radzę podłączać elektroniki pod takie urządzenia. To teraz kolejne bardzo mądre pytanie.
do pionowej elektrowni, to taki tylko taki duży, mocny, 10-kilowatowy sterownik, to jakby pan zrobił? Tak samo. Tak samo to będzie pracowało na pionowej, jak i na poziomie. Nie, słuchajcie, teraz to was oszukuję. Do pionowej elektrowni wystarczy sama obudowa, bo ona i tak nie robi prądu, więc wystarczy dać samą obudowę, wpuścić do środka kabelki i sąsiadom można się chwalić. To jeszcze diutki trzeba, żeby pikało. Nie, no trochę prądu daje, ale no niestety w swoich, że tak powiem, doświadczeniach jeszcze nie spotkałem klienta, który by zamontował elektrownię i na amperomierzu zobaczył prąd znamionowy. Tego jeszcze nie spotkałem. Mimo że teoretycznie powinna, no bo ona praktycznie może się rozkręcać do bardzo wysokich obrotów i tak dalej, na charakterystyce napięcia ma, Bóg wie ile, ale mówię, nie spotkałem się, żeby prąd dała, żeby dała taką moc, jaka jest wystawiona. To jest niestety taka, no w stosunku do prądnicy, prądu zmiennego z magnesami, no to jest daleko. Ta amerykanka, która jest używana, wolnoobrotowa, no naprawdę to nie jest ta prądnica, co trzeba. Panie Zbyszku, 48-woltowe elektrownie, bo dużo jest to w gridowców, 2 kW 48 V. Też robię na takim radiatorze, tu nawet mam wycinkę zrobioną pod amperomierz, woltomierz, watomierz, pod 48 V. Także dokładnie w tej obudowie, w tej samej, ile, przy tym samym ile radiatorze, kosztuje 850 zł kosztuje 2 kW. 2 kW 48 V. Bo ona musi mieć większe mostki, tak, i tak dalej. Tak, to tam dlatego, są że większe moc, prądy. Moc to jedno, tak, a prądy ale prąd to drugie. To drugie, nie? Te że... prądy powodują ogrzanie, diod trzeba więcej, bo dwa no mostki nie wystarczą. O. Tranzystory też na większe tak ampery. Jest. Więc... Dlaczego stosuję mostki jednofazowe, nie trójfazowe? Można byłoby postawić mostek trójfazowy. Z prostej przyczyny, trójfazowy kosztuje 10 razy tyle. Tak, w ogóle jestem, te mostki zgapiłem od pana Zbyszka, należy mu się, naprawdę zgapiłem od pana Zbyszka i to jest naprawdę najlepszy pomysł, dlatego że one są i tanie i dobrze, naprawdę dobrze oddają ciepło tak. na radiatorze i naprawdę można uzyskać moce, przecież tak. Jeżeli mamy 3 50-amperowe mostki, tak? A 100-amperowy mostek kosztuje 200 kilkadziesiąt złotych. No. Więc ludzie, no bez jaj. I tak. Na dodatek powierzchnia, którą oddaje ciepło, jest mniejsza po prostu. Więc tak jest, nie no, dajmy się zwariować. Mostek trójfazowy no. Ma podobną obudowę, niewiele większą, a to są jak gdyby trzy obudowy. Dokładnie. Trzy razy większa powierzchnia. Tak. Dobra, to teraz tak. Jak będzie tam miały jeszcze miliony pytań, to któregoś razu się z panem Zbyszkiem zlajwujemy, zrobimy live'a, ale to już jak będą, myślę, jak przyjdą te elektrownie Marcinowi, jak wszyscy już będą wiedzieli, co, jak ustawiali, gdzie te grzałki mocowali i tak dalej, bo tak, żeby nie mucić powietrza. A szanowne draństwo, wszystkie kontakty ma w podpisie pod wideo do pana Zbyszka. I, można pisać. Tak, i ceny sterowników również. O! I to by było na tyle. A co nadto jest, to do złego jest. O.